Siema, Pitapie! Lub cię hałas! Sorry, sąsiedzi, jest 6:46. Opowiem wam dzisiaj, jak się wkopałam. A przy okazji zrobię śniadanko, zrobię sobie pancake. Dlaczego się wkopałam i o co w ogóle z tym chodzi? Mam w tym tygodniu w szkole tak zwany tydzień twórczości artystycznej. I zostałam zobligowana, znaczy poproszono mnie. Ja się zgodziłam. Do nagrania filmu z całego tego wydarzenia. No i generalnie nie byłoby w tym nic dziwnego. Natomiast z mojej strony to było bardzo głupie, że się zgodziłam. W ostatnim czasie mam trochę problemy ze snem, więc chodzę trochę nieżywa i rozkojarzona. I generalnie poziom skupienia jest na poziomie być może na poziomie złotej rybki. Mam zamiar zrobić taki dokument z tego tygodnia. To powiem wam taką humoreskę. Dwa dni temu dostałam info, że mam robić zdjęcia na jednym wykładzie, bo też w mojej szkole w tym roku jest bodajże 90-lecie. Także przyjeżdżają absolwenci, opowiadają, co to nie robią w życiu, czym się zajmują i takie tam. Dostaję info, Wika, weź tam następnego dnia też kamerę, bo coś tam. Ja się pytam, po co? No mama się to prosiła, żebyś robiła zdjęcie na wykładzie. Ja sobie myślę, dobra, porobię kilka zdjęć i będę miała z głowy. Bardzo. Okazało się, że mam nagrywać cały wykład. I wiecie, nie byłoby w tym nic złego, jakbym wiedziała, że mam nagrywać ten wykład, bo bym po prostu wzięła inny sprzęt, tak? Inaczej się człowiek przygotowuje do czegoś takiego, a inaczej się przygotowuje do zrobienia kilku zdjęć. No i niestety ja o tym nie wiedziałam. No i się trochę wkurzyłam. Dlaczego mi nikt mnie nie doinformował? O, wypaśnie. Wita, Winki. Oj, oj, oj. Dobra. Ja chyba sobie pomarudziłam, jak chciałam. Mimo ostatnio jest mnie regularnie, niestety. I to mnie wkurza, no ale tak bywa. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. No i trzymajcie się i siema.